Pogrzało cię? Do domu! No! Dzień dobry! Witam was w środę. Powiem wam, że jadę teraz, dojeżdżam praktycznie do Kopytkowa, do Netto. Wczoraj byłem rozładować w Kornicach. Co ja byłem rozładować? Takie metale, takie stelaże do okien w firmie Eko Okna. Tam czekałem chyba niecałe 7 godzin, żeby mnie zrzucili. Także masakra. I później pojechałem 40-50 km dalej ładować Szymonką. Jak się załadowałem, to już było tak szarawo. Ujechałem może z 1,5 godziny i kurde, w lesie wyskoczyła mi sarna, ale to tak bezczelnie wyskoczyła, że po prostu no, z 1,5 metra do 2 metrów przed maską, także nie było możliwe nawet ominąć tego, czy cokolwiek zrobić, tym bardziej, że jeszcze wpierdzieliła się na ten czujnik zbliżeniowy i samochód przyhamował lekko. Oczywiście sarna została już tam leżeć, znaczy chyba już za wiele nawet z tej sarny nie zostało. W każdym bądź razie uszkodziła mi, co to jest, klapa chłodnicy. Zaraz wam powiem, bo mi błąd wyskoczył, znaczy został. Przesłona chłodnicy nie działa. No. Taki komunikat. A tak poza tym nic się nie stało. Trochę tam paleciara jest obrzygana i gdzieś tam nad kole koło coś tam. W każdym bądź razie z samochodem wiele się nie stało. Tylko że teraz mówię, jadę do Netto, do Kopytkowa i będę to zrzucał. Wczoraj wziąłem sobie plandekę, odsłoniłem i niby ten towar jest przechylony do przodu. No ale to jeszcze jest pół biedy, bo ja w Kopytkowie będę sam się rozładowywał, to po prostu będę wyciągał i z drugiej strony będę podjeżdżał i może poprostuję te palety tak, żeby nie widzieli. A wiozę mąkę i to taki jest towar dosyć specyficzny, bo te tutki od mąki jak popękały, to już będzie kurde kibel totalny, nie? Zdarza się, takie rzeczy zdarzają się. Gdyby nie ten czujnik zbliżeniowy, no to po prostu ja tam raczej bym nie hamował. Chociaż i tak noga mi na pedał hamulca poleciała, bo to taki odruch już jest niestety, czy tam stety. Ale no nic się nie dało zrobić. Dobrze, że jakiś tam większy szkód nie ma w aucie, tak jak patrzyłem na te przesłony chłodnicy, no to nowa mercedesowska oryginalna kosztuje 900, także palni chodzi to używki jakieś po 600, ale to podejrzewam, że na bazie mamy takie coś. Kiedyś na Szwecji auto się przewróciło na zakręcie, to chyba to będzie całe, nie wiem, albo już to ktoś wziął, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie palę licho samochodem, już do nim jechać bez żadnego problemu, później wam nagram filmik, dogram do tego filmu po prostu, co tam się stało. Sami zobaczycie, że jak wam palcem nie pokażę, to pewnie byście nie wiedzieli. Teraz na tryzynce czujnik jest taki, tam ten silniczek, podejrzewam, od tych klap. Musiałem go na trytytkę przyczepić, bo majtałby się po asfalcie. Ale mówię, najbardziej się obawiam tego, tej zrzutki, tak? Bo jeśli się okaże, że będzie uszkodzony, no to będzie kibel totalny, tym bardziej, że mam jeszcze załadunek w Wolontalu do godziny 14. Już tam chłopacy do mnie dzwonili, już by chcieli, żebym był, no ale
nie jest to możliwe, bo muszę najpierw rzucić to. Oni muszą sprawdzić towar, podbić mi papiery i wtedy odjadę. Wiem po prostu, jak się to odbywa wszystko, bo jak pod freshem jeździłem, to też tam do netu to tak co rano jeździłem się zrzucać. Nie? I tak naprawdę oni oglądają ten towar, nie? Będzie coś spierdoczone, to po prostu mi go nie przyjmą. Zobaczymy. Tam mi cztery tutki mąki włożyli więcej chłopacy w razie jakby jakieś uszkodzenia były. Bo to wiadomo, nawet przy wkładaniu tych palet gdzieś tam się mogło coś zahaczyć, czy nawet teraz jak będę wyciągał, to też może się coś stać. No zobaczymy. Kurde, mam nadzieję, że jakieś mocne są te tutki, że jak to poleciało do przodu, to z tego pędu nie porozpychało ich, nie porozpierdzielało. Wezmę telefon, no jeszcze teraz trochę podładuję, bo tu już mam kopytkowo. To coś tam będę chciał dograć. Jak te palety wyglądają, może nie wiem. Zobaczymy, jak tam nie będzie jakiegoś większego przypału, to po prostu nagram, a jak się będzie dużo ludzi kręciło, no mam nadzieję, że nikogo tam nie będzie, że tak uda mi się to wszystko ładnie poprostować, nic nie popęka i zrzucić to tylko i wypierdzielać jak najdalej, zapomnieć o temacie, bo całą drogę 300 ponad kilometrów męczy mnie. Także i trzeba uważać teraz, bo już szybko się robi ciemno i zwierzyna teraz lata tak samo, ale jeśli jak już coś wyleci, to raczej to nie jest uniknione, żeby to nie walnąć. Mówię tym bardziej, że to był taki odcinek 1,5 max 2 metry. No to osobówki nie zatrzymacie, a co dopiero taką ciężarówkę. Jak to wygląda? Ale zauważcie, że jest już nas praktycznie codziennie troszkę więcej. Już teraz chyba mamy 979 subskrypcji. I z dnia na dzień tak naprawdę jest nas coraz więcej. Także mnie to cieszy i zachęcam Was wszystkich, co oglądają moje filmy, żeby zasubskrybować kanał. Dać lajka, jakiś komentarz napisać. Piszcie może, czy też mieliście takie jakieś właśnie historie związane z jakąś zwierzyną czy coś. No na pewno chyba sarna jest lepsza niż dzik, tak? Bo jakby dzik by wyleciał, no to podejrzewam, że pół samochodu, pół przodu by rozpierdzieliło, tak? Że już tam nie byłyby takie małe szkody, tylko po prostu już większe, nie? Sarna jednak jest ona jeszcze taka miękka, że tak powiem. Nie jest tak zbita jak dzik. Zjeżdżamy z autostrady, jest 11.07. Do 14.00 mam załadowany. Chłopacy myśleli, że ja o 11.00 już będę wolontalu tam się ładował. Ale niestety nie da rady. Tutaj zejdzie mi pewnie z 2 godziny, żeby się zrzucić. Dobry. Dziękuję, do widzenia. I net, to zaraz będzie.
Tak, powiem wam, że już mam kamerkę w samochodzie, coś tam próbuję nagrywać, a nie jest to łatwe, powiem wam, no trochę inaczej niż telefonem się nagrywa i najgorsze to jest to, że wkurzyłem się z tego względu, że myślałem, że do każdej kamerki można mikrofon dokupić, żeby był lepszy dźwięk, tak, bo oryginalnie to chyba żadna kamerka fajnego dźwięku nie ma. Powiem wam, że akurat do tej nie można kupić. Ja kupiłem kamerę Ekena H9R chyba, tak, z tego co tam czytałem. No to one za te pieniądze są naprawdę przyzwoite. I tak naprawdę jak nagrywałem, jak byliśmy na wakacjach, no to oglądaliśmy to na telewizorze. Podłączyłem i fajny obraz i tam w miarę było słychać dźwięk. Ale w samochodzie, jak tu są jakieś szumy, to tak naprawdę nie wiem, czy to będzie fajnie słychać. Zobaczymy, zjadę do domu w piątek, podłączę się i zobaczymy, czy w ogóle słychać, nie? Czy warto będzie robić filmy z tej kamery. O, tu stoi samochód z Fresha, którym jeździłem. Także jedziemy, zobaczymy. Za 350 metrów skręć w prawo. Na razie jakoś tragicznie to nie wygląda. Zobaczymy. No by było dobrze, trzymajcie kciuki, kurde. Zobaczymy, tutaj widzę, że troszkę się pochyliło, ale znicze jeszcze muszą zabrać i będę rozładowywał. Zniczy pełno. Dobra, biorę się. Trzymajcie kciuki. Korzystając z okazji, że się załadowałem, bo udało mi się zrzucić, pokażę wam co tu zrobiła ta sarenka. Także nie chciałbym numerów rejestracyjnych wam pokazywać. O, tutaj wyrwała tą klapkę, nie? To ma wyglądać tak jak to. I to tak pracuje. A tu po prostu tego nie ma, nie? Tu jeszcze jakaś sierść. Tu silniczek wziąłem na trytytkę. Także tutaj troszkę pękło, ale to jest pikuś. I co? Tutaj troszkę tutaj zostało jej. Idziemy dalej. Tutaj troszkę zostało, tam troszkę, to tutaj. I tak to. A tutaj jeszcze brudna naczepa, no ale co zrobić. Tymi stelażami. Tutaj moja mączka, która się popsuła. I lecimy. To chyba wam pokazywałem, że to nie moje. No i tu parę rejestracji widzieliście. Dobra.
Siadamy i spadamy. Dobra, później dogram jeszcze coś na rękach, hejo. O, jestem. Więc udało się to kopytkowo zrzucić. No, tak jak mówiłem, udało nam się ogarnąć temat. Dobrze, że miałem cztery paczki, no tutki, te papierowe. Miałem po prostu, dali mi w gratisie w razie jakby jakieś popękane były i akurat się przydały, bo zrobiłem podmiankę tych pękniętych i jest pięknie, wszystko przeszło. Troszkę było położone, ale wyprostowałem, tak jak nie widzieli, więc odebrane, papiery podpisane, pojechałem się załadować. Tam już na mnie czekali i po prostu załadowali mnie na hali. Wyjechałem, no i jedziemy teraz. Jesteśmy na autostradzie A1, jedziemy do Kornic, tam gdzie byłem wczoraj. Tak, wczoraj. Jutro zrzucimy i dalej nie wiem, bo jeszcze nie wiem po prostu, co będziemy robić. I to też trochę takie nie jest fajne, bo nie wiem, jak ten czas wykorzystać. Bo prawdopodobnie zatrzymam się na mopie Wiśniowa Góra, czy no, Góra Wiśniowa, Wiśniowa Góra, coś takiego. To jest ostatni mop czynny przed Radomskiem, przed Częstochową praktycznie, także później jest tylko Radomsko, a nie chciałbym tam wjeżdżać, bo nawigacja mi pokazuje, że jest tam 38 minut korka w Piotrkowie, bo oni tam jakieś balustrady stawiają, więc jeśli będzie miejsce tutaj na tym mopie Wiśniowa Góra, no to tam będę pauzował się. Mam wyjechane dzisiaj dokładnie 7 godzin 52 minuty, 622 km zrobione w tym czasie. Oczywiście praktycznie cały czas autostradą jechałem, więc tych kilometrów się nazbierało. No, do mopa mam 25 km, więc mamy godzinę 17.53, to więc myślę, że może nam się udać znaleźć miejsce, chociaż mówię, to jest ostatni mop, może być ciężko, ale mam nadzieję, że jeszcze o tej godzinie znajdę to miejsce. I co, kręcimy szybką jedenastkę, gdzieś tak myślę, godzina 6, tak, 6.30, 5.30 po jedenastce wyjadę, jeśli dobrze pójdzie. Zostanie mi jakieś 260 km jutro do Kornic, do zrzutki. Na 4,5 godziny to ogarnę, więc nie będzie chyba źle. I co? No i kurde wio. No zobaczymy, bo jeśli mi po prostu, jeśli nie będzie miejsca na mopie, to będę musiał i tak pauzę 30 minut kręcić. No i wtedy polecę kurde dalej, nie? Chociaż do tego Radomska. Mam nadzieję, że starczy mi te na 10 godzin bym musiał iść. Na 10 godzin jazdy, na 15 godzin pracy. No słabo, bo ostatnia dycha była w poniedziałek. Oczywiście kuźwa, wjechałem na mopa i była jedna rajka wolna i tak chujowato się postawili. Przy krawędzi było ciasno. Ja też licho się złamałem, bo musiałem cofnąć, jeszcze raz wjeżdżać i zrobiłem 9 godzin i minutę. No i oczywiście to się zalicza do dychy, więc jedną dychę wykorzystałem. Tak, takiej kurwa, za przeproszeniem, dziesiątki to nie miałem, że minutkę mi przeskoczył tachograf. Chociaż już mam ten nowszy tachograf sekundowy, no ale widać, że nie wiem, tam powyżej 30 sekund chyba, tak, czy 40, i doliczyło już tą minutę i cały mój misterny plan poszedł w pizdziet. Więc dyszka i
dzisiaj nie chciałbym wykorzystywać tej dychy, zostawiłbym ją na jutro, no bo te Gornice są daleko i później, no nie wiem, zobaczymy, nie wiem, może znowu tą mąkę będę wiózł, znowu do Kopytkowa, bo jest taka możliwość, więc takie kółeczko nie byłoby złe, tak? Jutro bym zrzucił, załadował się, dojechał gdzieś tam, może do jedynki. Nie, no, zobaczymy. A zresztą. No, ale tak jakbym szedł, tak jak teraz, na Sierac i do S8, chyba Komary gryzą mnie. Do S8 i do A1 i na Kopytkowo, no to w piątek zrzuciłbym się kuźwa, dajmy na to o tej samej godzinie, czyli tam o 14 byłbym w Volentalu na załadunku, no to pół godzinki jestem załadowany na bazie i na bazę jakbym zjechał, to o godzinie 16, 17 max byłbym już na bazie. No to jest taka godzina jeszcze do przełknięcia, nie? Więc zobacz, o co to się kurwa tu pierdolę już. To jest ten rozjazd tutaj. Warszawa i Łódź. Warszawa, Katowice. No i tak to wygląda. I tak jak mówiłem wcześniej, teraz znowu patrzyłem i jest nas już 982 osoby. Także jeszcze nam brakuje 18 osób i mamy tysiaczka. Fajno, bo to są też nowe możliwości. Jakieś tam live'y można robić, jakieś coś tam. Także jest, kurde, bajka. Zobaczymy, czy uda się, czy nie uda. Dobra, jedźcie, bo ja muszę zmienić pas, panowie i panie. Panowie i panie. Co tu teraz? Zarządek się zrobił. Kurde, mole. Dobra, jedź, panie, jedź. Ding. Mnie ciekawi mnie to, kurde, czy będę miał miejsce. Fajnie, taką jedenasteczkę mogłbym zrobić. Muszę odpalić laptopa i jakiś program ściągnąć, żeby móc sobie właśnie te filmy z kamery zrzucać i po prostu je tam jakoś ładnie przetwarzać, żeby te filmy nabrały jakiegoś takiego koloru takiego smaczku do oglądania. Bo na razie zdaję sobie z tego sprawę, że to nic nie jest takie profesjonalne i nawet pewnie nie jest też zbytnio ciekawe do oglądania. No ale mam tam, kurde, jakieś pomysły, jakieś plany, żeby to wszystko ogarnąć. Jeśli mi się nie uda, no to komuś się uda te pierwsze, takie ładniejsze, lepsze filmy zrobić. Więc zobaczymy jak to jest. Ja nigdy nie robiłem takich filmów, nie wiem jak to tam się tak przetwarza i w ogóle, ale no czas się nauczyć, tak? Czas już nadszedł, żeby po prostu nauczyć się tego. A mówię, że takie 1000 subskrypcji, no to już do czegoś zobowiązuje, tak? Żeby po prostu już te filmy były na jakimś tam poziomie level lub dwa wyżej. I takie zapewne będą, nie? Takie zapewne będą. Ja już się przygotowałem, kupiłem tą kamerkę. Nie chciałem wydawać jakiegoś tam
dużych pieniędzy po prostu na początek, tak jak mówiłem, kupiłem tego Ekena. No tam recenzje naprawdę były dobre, nie? Dlatego go wziąłem. Ale nie można tego mikrofonu podłączyć. I kurde, i to mnie strasznie zniechęca do nagrywania filmu właśnie tą kamerą. No mówię, coś tam nagrałem, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak dojadę do domu i podłączę się pod telewizor, nie? Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek będzie słychać. Jak będzie, no to będzie super elegancko. A jak nie, to będę kurwa chyba zły. A nie wiem, czy na Wi-Fi nie idzie tam kupić jakiegoś mikrofonu na Wi-Fi, żeby się połączyć z tą kamerą. Może i da rady, nie? Zresztą dzisiaj może będę kminił coś tam. Ogarniemy. Dobra, to ja kończę i dogram jeszcze, jak będziemy dojeżdżać na mopa, ze względu na to, że na następnego mopa chyba zostało ze 20 km, a nie będę wam dupy truł i nudził was. Nie ma sensu, ale jak będziemy wjeżdżać na tego mopa, to chyba stacja będzie, raczej na pewno stacja będzie i po prostu zobaczycie, czy jest miejsce, czy było, czy zatrzymałem się, czy po prostu trzeba będzie zrobić szybką 30 i zapierdzielać dalej. Także to za chwilę. Jestem już z powrotem, mam jeszcze 5 km do mopa, chciałem wam pokazać tutaj koreczek po drugiej stronie. Wypadek. Co się tam stało w kierunku tego Cyrkowa? Wypadeczek był na 303 kilometrze. Mamy teraz kilometr 310. 7 km już tutaj koreczka po drugiej stronie, ale już tam zabierali samochody, tam 3 osobówki się zderzyły, zabierali tam samochody, więc zaraz to to licząc 11 km korka, tak. Tutaj pan Mroliński wyjechał. Czuję, że nie będzie miejsca, ale we will see. Mówię, w Piotrkowie troszkę się tam, żeby się nie korkowało, to tutaj szybką 30, tak jak mówiłem, zrobiłbym i pojechał, ale tutaj kurde zrobię pauzę, tam znowu mnie przytrzyma, jeszcze nie dojadę do Radomska i będę musiał zrobić kolejny wydruk, a nie bardzo chciałbym, bo mam tylko 2 i to takie błahostki, po jakieś tam, nie wiem, 8-9 minut. A ty co tam stoisz, panie? Pauzę kręcisz? Zakło mi parę minut, kurwa, do tego mopa przez ten wypadek jebany. Ja. A słuchaj, ty tam szedłeś przez Piotrków? No, szłem tam od tego, od Częstochowy. Ja, i powiedz mi, jak tam, korkuje się coś z mojej strony, czy nie? Korkuje się, bo jakieś tam bariery robią. A, no właśnie, dlatego tutaj do Wiśniowego tego mopa chcę dojechać i starczy do Wiśniowego. Ja też chciałem, ale tam kurwa nie idzie wjechać od naszej strony, nie? No. Ale ty jeszcze ciągniesz dalej, czy tu już na tej drodze stoisz? Nie, no muszę pociągnąć do następnego mopa, nie? Ja. Dobra, jak to w kontakcie mi już wtedy, nie? No dobra. Dokąd lecisz? Do Kornic. Patrz się tam, czy to gdzieś tam skręcać wcześniej? Dobra, już te moje sibirady tak zajebiste, że 2 kilometry i już jest dupa. No już. Jademy dalej.
miejsce, to nie ma co tam pchać się dalej. I po prostu pyknąć sobie tą drzemeczkę i z rana zaatakować Piotr. Może będzie lepiej. Ale już ta chłodnia chyba też będzie leciała na MOPA. Coś tak kurde czuję. A nie, ta osobówka musiała go schamować. Ojej, jak już tutaj ciężarówka jest na wjeździe, no to raczej miejsca nie podjęte. Mówiłeś w kierunku Częstochowy, tam się coś wydarzyło? To raczej miejsca nie będzie. No i trochę chujowo, jeśli tak brzydko powiem. Godziny, kurde. Nie, no tutaj tak się postawili, że masakra. No tam prosto jakbym pojechał. To będzie też dupa. Dobra, idziemy tu. Tam stoją ciężarówki też. Ktoś kręci 45 i pojechał, co bardzo wątpię. Dupa blada. Patrzcie, to już o tej godzinie, kurda, nie ma miejsca, nie? Lipa, lipa. Lipotą. Lipotą. I co teraz, kurwa, no? Ja mam się ustać. Tutti? Nie, tu nie wjeżdżam. Kurde, co ja będę. Nie, bo chodzi o to, żeby chociaż przepierdzielić te. Dobra, jedziemy dalej. Mam jeszcze ponad pół godziny, to gdzieś tam może na zwężce na drodze, tak jak kolega, zrobię pół godziny. No i trudno, jedziemy dalej, tak. Słabo, no ale trudno. Dobra, później jeszcze dogram, co tam się urodziło po drodze. I no i tyle. Dobra. Tak, i takim sposobem wylądowaliśmy na porcie w Radomsku. A, także powiem wam, że co? No innego wyjścia nie miałem, nie? Żeby gdzieś tam się zatrzymać, więc przejechane dzisiaj mam 9,5 godziny, dokładnie 9 godzin 31 minut. Poszedłem na 15 godzin niestety i zrobiłem dzisiaj 730 km. Dobrze widać? 25,5 spalanie, także ciężko mam, dlatego spalanie dosyć wysokie jest. Także czekam, aż przyjdzie do mnie tutaj skasować mnie 3 dychy za bilet. Teraz podrożało właśnie w Radomsku, kosztuje 30 zł ten parking. No i co? I pójdę się wykąpać i idę spać. Może jeszcze coś zjeść. I po prostu trzeba spać. I tak to wygląda. Także życzę wam spokojnej nocy. Dobranoc. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.